z tej strony Karol. Widzimy się po długiej przerwie i będziemy robić galaretkę, sernik z galaretki. Ja sobie przygotowuję calumi. Ja na przykład sobie przygotowałem pomarańcze, maliny i borówki. Chyba tam amerykańskie, coś nie wiem. Ja mam dwa twarogi, ponieważ ja robię dla całej mojej rodziny. Dwa, może być, nie, coś innego. Tutaj są dwie inne galaretki, ja będę robić z tej. I od razu mówię, żebyście czytali to z tyłu, bo ja mogę mieć inną galaretkę i moją może się inaczej robić, więc wolę, żebyście czytali, jakbyście chcieli zrobić. Teraz rozrabiam galaretkę po przepisie. Ja sobie dam 5 łyżek, bo ja robię dla wszystkich. Teraz. Trzy. Cztery. I piąta. Jeszcze sobie łyżek wstałem. I teraz. Teraz wlewamy 5 niepełnych kubków ciepłej wody. Pamiętajcie, że każdą galaretkę inaczej się rozdrabnia, więc czytajcie instrukcję obsługi galaretki. Musimy dobrze wymieszać galaretkę i wkładamy do wystygnięcia. I nie całkiem wystygnąć, tylko trochę wystygnąć. Teraz zajmujemy się serem. Wkładamy 2 twarugi do blendera. Będziemy teraz do twaroga dodawać bardzo gęstą galaretkę, nie tak jak w przepisie, czyli bardzo mało wody. Będziemy dodawać galaretkę do twarogu teraz. Ja dam 4 łyżeczki. Jezu. Przełożę tu. I teraz połowę szklanki wlewamy. Oczywiście też gorącej wody, która nam nigdy nie zabraknie. Teraz wlewamy. Więcej tu się nic nie mieści. Teraz przemieszamy aż do 1 litra masy. W 1 litrową masę i teraz możemy już robić serniczki. Ja sobie przygotowałem takie wysokie szklanki i teraz będę, ale to jest gęste. Thank you.
poprałem tą szklankę. Wydarłam szklankę, żebyście widzieli. I patrzcie, jakie to jest gęste, takie, takie gęste mocno. Teraz damy sobie owoce. Ten kubek będzie mój. Ja już o tym wiem. To jako mój chowy. Mam do pełna, tylko nie chcę całej łyżki, bo wyleję. To mi nie wyjdzie. Wyszło mi, ale za mało. Jeszcze troszeczkę. Tyle wystarczy. Teraz tak, wypełniamy wszystkie kubki. Jak to już zrobię, to wszystkie kubki lądują w lodówce. Dlaczego galaretka wystygła. No i ja już spróbowałam i jest dobra. I życzę Wam dobrego jedzenia. Smacznego.